Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Need for Speed. Ach, myślałem, że zdążę się przywitać, żeby odebrać to połączenie, ale nie udało mi się. Nie udało mi się. Hey, James. Got a crowd building. Seems they've got a couple of things going down soon. Lots of time to get here, but I wouldn't let it slide too long. Anyhow, have a good one. Widzę, że teraz będziemy mieć prawdopodobnie sporo driftu, bo mamy od Amy drift, mamy od Manu drift i od Robin mamy drift. This is the state police. We got a report of a dude ripping up the street. Just playing, man. Yo, meet me at Longhorn when you can. This is gonna get some serious play. I'll see you soon, bro. No dobrze, to póki nie mamy samochodu. Albo wiecie co? Zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. Przeróbmy sobie to BMW. Przeróbmy sobie to BMW nie pod drift, a pod po prostu kierowanie, znaczy pod prowadzenie, przecież pod przyczepność. No, może tak. O, zostawmy go tak. Czy tu coś mamy? Nic nie mamy. Nie to. A, rozstaw kół akurat jest spoko. O, ale... W ten sposób. I teraz tak, opony musimy mu zmienić pod takie, żeby były nie pod drift. O, proszę, zwykły pod grip. Ale też widziałem, że innych rzeczy tu nie mamy jeszcze. Więc pomontujemy mu tu jeszcze. Tyle, ile się da. Nie wiem też, czy nie stracę tego samochodu, bo... mam go tylko dlatego, że mam wersję Deluxe, a wersję Deluxe mam z tego względu. O Jezu, co to jest w ogóle? Jakieś kurcze drogie turbo. No. Tak sobie zrobimy. A my... Yo, I gotta hand it to you. You really crushed it. Nah, we crushed it. You did real good, Spike. Yo, what's the deal with Manu and Amy? No idea. You don't think that
What? That they've been playing with the cops? That's not what I meant. I'm thinking they're letting their freak flag fly. Ew! Come on, Spike. You never know, man. They could be starting a new trend, you know, breaking free of the past. So why don't we save that and hang like we used to? Remember? Back when... Hey, Travis, you hear anything from Magnus yet? Okay. Forget it. Yeah, Spike. Yo, just got a text from Manu. He's heading to the Longhorn. All right, let's do this, everyone. Over there, Spike. Now. I gotta... Okej. Dobra, bierzemy BMW i sprawdzimy, jak on się będzie sprawował na wyścigach. A kontynuując z tą wersją Deluxe, czy tam, nie wiem, jak się nazywa ta wersja, taka wypaśna. Mam ją tylko dlatego, że wykupiłem ten abonament Origin Access, ale on mi się już kończy, bo zrezygnowałem z niego, bo... Kupiłem go tylko dlatego, żeby pograć przed premierą w Need for Speed Payback i żeby pograć przed premierą w Star Wars Battlefront 2. Paybacka, jak wiecie, kupiłem, ograłem w całości, natomiast Star Wars Battlefront no, nie przypadł mi do gustu, a raczej przypadł mi do gustu, ale nie w tej cenie, w której jest. Może jak stanie je, to zdecyduję się zakupić go. Dobrze. Spike ma dla nas wyścig. To jest dosyć daleko, więc się teleportujemy tam. No i zobaczymy, czy ta betka da radę w wyścigach. Te Subaru sobie zrobię pod drifty, zdecydowanie, bo lepiej mi się nim driftuje. Tego BMW natomiast kompletnie nie czuję podczas driftu. Nie potrafię go opanować. A tu chyba będziemy mieć cutscenkę po prostu. Congratulations, friend. You aced my school run, now I shifted up a gear. Insane, man. Magnus posted a challenge. Hey, look, check this. Urban outlaw himself. Whoa. I'm hearing some crazy things, guys. Telling me it's legit. Damn right, man. We totally smoked. Oh. Hey, if this don't get Magnus's attention, you should probably retire. We got him right where we want him, man. Magnus, we're coming after you, bro. All right, boys. I'm gonna go see who's out there. You coming? Sorry, but who out there just got challenged by Magnus Walker? And who out there is gonna kick his ass, too, man? The night is young. Appreciate the support, Travis. Well, that's not the way to his heart. Like you know the way to anyone's heart. Ale wbita. Pozamiatała. To po co ja robiłem betkę pod wyścigi, jak nie ma wyścigu żadnego? Ja się pytam. Dobra, to mam inny pomysł. Korzystając z tego BMW, pościgamy się trochę z policją i sprawdzimy BMW, czy nadaje się do ucieczek przed policją. Czy ja mam synchronizację pionową załączoną, bo strasznie mi... się nieładnie obraz rozjeżdża, wiecie? Widzę, że spadła do 60 klatek grafika, ale to nie szkodzi. Nie potrzebuję 100, tak jak było wcześniej. Ważne, żeby mi się tak obraz nie rozpływał. Tu mamy bączka i mamy darmową część. Dawaj darmową część. Bączka. Zobaczymy, czy uda się go zrobić.
też, czy da się tam wjechać, bo się da. No, czy to... No i fajnie. Dobra, jedziemy robić zamieszanie pod komisariatem, żeby mnie zaczęli ścigać. Place has seen in a long time. Besides those lunatics creating all that mess with the cops. You see what they're up to lately? You two have turned things upside down. Everyone is going after these times Magnus recorded. You guys have started a new trend. A new way of doing things, more like. You hear that, dude? People are copying us. Us. Careful, Spike. You never know where it'll lead. Right to the top. Oh, Spikey. You never cease to amaze. You know it. Well, I gotta get back to it. Later. See you, Travis. Okay. Mm-hmm. I'll talk to you guys later. Don't be a stranger. See ya. All right, dude. I'm gonna put Magnus's times to shame. Dobra, mamy jakieś nowe zadanie, bo widzę, że ta policja, kurczę, no nie wiem, o co chodzi z tą policją, ale kiepsko jest. Płotnik do Mustanga. Nie będziemy tak bez sensu jeździć, kurczę, no. Ale od Spike'a widzę, że mamy jakieś zadanie, więc... Czyli musimy znaleźć je po prostu na mapie. Tu mamy jedno. A, tu jest drugie. To by było na tyle na razie. No dobrze. No to sprawdźmy to. Bo widzę, że 12 minut już, kurczę, gramy, a nic wielkiego nie zrobiłem. No miałem nadzieję, że te wyzwanie z tą policją mi się uda zrobić, ale jak na złość nie ma policji, kurczę, no. Głodny jak mantykora. No zobaczymy, czy to BMW da radę. Skręcanie nie jest najlepsze tutaj, ale faktycznie jest przyczepność niezła. No i to przyspieszenie jest, kurczę, niezłe. O Jezus Maria. Nie zauważyłem tego murku, czy płotku, czy co to było naprawdę. Ale czemu ja z taką prędkością wszedłem w ogóle w... No, przyczepność jest niesamowita tego samochodu. Ta prędkość. Aż się boję nitro po prostu naciskać. Widzę, że taka strasznie prosta ta trasa. Dobra. Cofam to, co powiedziałem. Ale to było dziwne, bo tak jakbym teksturę... God damn it. Co to było? Czemu on z taką dużą prędkością mnie w... Nie ogarniam. Czasami nie ogarniam. 41 punktów kontrolnych. No to nieźle. Mhm.
Uciekaj. Załączyłem synchronizację pionową i w niektórych miejscach gra spada do 40 klatek. No niedobrze, kurde, gra, która ma ponad rok, na takim sprzęcie jak ja mam, spada. Nieciekawie. W tej chwili zauważyłem ten zjazd, szczerze powiedziawszy. Dobra, czas nie jest niestety rewelacyjny, bo tak jak mówię, ten samochód nie najlepiej skręca. Trzeba byłoby go troszkę... trochę mu dać takiego lekkiego ślizgu, że tak powiem. Może też za nisko go po zawieszeniu mu dałem, no nie wiem. Dobra, to idziemy ten drugi jeszcze zrobić. Gdzie on jest? Tu, nie? Tak. A potem zajmiemy się driftami. Potem pojedziemy sobie do garażu. Pojedziemy sobie do garażu kupić opony dla tego Subaru. No i podriftujemy trochę. Co to jedzie? A Spike? Czemu on tak szybko jedzie? No, chyba przydzwonił Spike'i. Ciekawy efekt nitro jest w tej grze w ogóle. No, odklej się od tej bandy, bo... Zdecydowanie zręcznym będzie trzeba pokonywać zakręty na tej beczce. Jeszcze 8 punktów. Nie! W ostatniej chwili się uratowałem przed dzwonem. Majki siedzi na tyłeczku. Nie ma tak meta na zakręcie. No, w końcu jakieś większe pieniądze za te wyścigi. Kurczę, 12 tysięcy. To już jest coś. Mamy 19 level.
No i pojechał Spike. Okay. That's all good, but it ain't how he did it. Hey, you hear that? You hear what Manu said? Our run didn't count, man. That's not what I said. I said Magnus did that run with a ride maybe pushing 250 horse, if that. Whatever, dude. Haters are just trying to take away what we did. It ain't got nothing to do with haters, bro. Look, people are talking, following your lead. But I'm just saying, if you really want to impress, do it like he did. Do it with a ride under 250. That's all. Fine. You want it, you got it. Man, you just don't get it. I'm on your side. Yeah, sure. I get it. You know what? Forget it. I'll catch y'all later. Yeah. Later. Yo, you believe that? Them trying to push us down? Well, what we did, screw that. They want under 250, they got it. I don't know about you, dude, but I'll be tackling that run again just to shut them all up. Later, bro. Dobra, co oni tutaj nam... Aha, czyli jeszcze raz musimy to zrobić tylko innym autem o mocy max 250 koni mechanicznych. No dobrze, ale to nie dzisiaj się tym zajmiemy. Dzisiaj skoczymy do garażu, aby przerobić nasze Subaru pod drift. Kupimy mu opony do driftu, lekko go tam, ja go bardzo nie będę zmieniać, ponieważ moim zdaniem on jest dobry do driftu, taki jaki jest. Ale lekko go tam zmodyfikujemy. No i zobaczymy też, jakie inne mamy fury. Do 250 koni mechanicznych. Jakaś stokowa będzie musiała być chyba. Fajnie byłoby właśnie kupić jakąś nową furę. O. O, widzicie, tu mamy napisaną moc. Co, a na czym ja myślałem? Kurczę, no to już są mocne samochody. Właśnie, na stoku to są mocne samochody bardzo. O, ale Lotus Exige ma 220 koni mechanicznych na stoku, czyli dałby radę. No, czyli tego Exige moglibyśmy spróbować kupić do tej misji. Możemy też spróbować kupić coś innego, na przykład te BMW, bądź też... No nie wiem. Hondę możemy kupić też. Albo tego Nissana Silvia. On ma tylko 3 konie mniej niż tam jest wymagane. No bo to już są za mocne samochody. A to raczej będzie za słabe. Dobra, ale tak jak mówię, tym zajmiemy się kiedy indziej. Hey, it's me again. Don't make me beg, all right? It's not my style. I talked you up and these guys are chomping at the bit. You better get out here and make me look good. Easy, przyjedziemy. Wszystko w swoim czasie. Oponki. Tutaj do driftu poproszę. Sprawdzimy, czy coś jeszcze możemy mu ulepszyć. Hmm.
tak, powoli go będziemy ulepszać. Ja myślę, że mu wszystko ulepszymy, ile się da. Tracę na tym pieniądze, no wiem, bo chciałem. Chciałem co innego kupować, mocniejszego, ale tu i tak za dużo już na chwilę obecną nie mogę ulepszyć. Dało te inne nitro, ale nie chcę go. Dobra. Dobrze, tak to będzie wyglądało. I teraz tak. O właśnie, on jest trochę w drift zrobiony. To dlatego. Ja go chyba miałem za bardzo pod drift zrobiony, dlatego on mi tak dziwnie jeździł, szczerze powiedziawszy. Dobra. No, to jedziemy. Nie opuszczaj garażu, bo stąd też możemy sobie zaznaczyć zadanie, które chcemy zrobić. Pojedziemy najpierw to, potem pojedziemy Manu i Robi. Aczkolwiek chyba już to będzie w kolejnym odcinku. O, strasznie dużo majstrowania tu jest przy samochodach. Dużo takie to jest bardziej... bardziej to pochłania niż to, co było, znaczy to, co później było w Paybacku. Dużo więcej rzeczy tu jest, wiecie. Ciekawsze to jest po prostu, no, co tu dużo mówić, ciekawsze. No tak, tutaj jest Ken Block, jednym ze sponsorów, tak więc... What are you waiting for, man? Hit the line! Chyba nie mamy żadnego... A, jest jednak, okej. Czemu tu nagle nie chce driftować, jak wcześniej chciał, a teraz nie chce? Och, goddammit. Wcześniej tak dobrze mi się driftowało, nie ma teraz co? Teraz nagle nie chce driftować, tak? Świetnie. To jest Gymkhana tak zwana, to ja jestem Alois Święty.
bo to jest nie wiem co. O Jezu. No to zaparkowałem w koszu na śmieci. Styl, tu styl to... Ze stylem to to nie ma nic wspólnego, szczerze powiedziawszy. Goddammit. Dlaczego tu słup ktoś postawił? Halo, hej. Dobra, jedziemy, żeby to w czasie ukończyć, bo obawiam się, że... Znaczy, właściwie nie wiem, co się wydarzy, jak nie ukończę tego w czasie. Zostało mi 7 sekund. Dobra, udało się w czasie. To było słabe. To było słabe. Ale właściwie nie wiem, o co chodziło. To było dziwne. Pojedziemy sobie teraz ten drift. No nie wiem, ogólnie nie czuję tego driftu. Myślałem, że będzie mi się dobrze driftować tym samochodem, skoro w wyścigach mi się dobrze nim driftuje, a nagle na oponach driftowych idzie mi średnio. No to nie wiem, o co chodzi. No ale zobaczymy. Może teraz pójdzie lepiej. Wolałbym jechać pierwszy, sorry. Serio, ta taksówka we mnie wjechała. No i to jest to, nie? Teraz jest lepiej. Teraz jest tak, jak być powinno właściwie. Jak ona pruje na prostych, nie? No to se stanęliśmy razem. O Jezu. Przedobrzyłem.
jadę już, no easy, no. Staram się ją dogonić, no. A, jak nie będę jechał z nią, to nie dostanę punktów. No tak, na tym polega pociąg. No jak ona tak pruje na prostych, to ciężko ją dogonić. Fajnie, że jechałeś w drugą stronę. Ale jedzie szybciej. Kurde, ona albo jedzie wolno, albo szybko, no o co jej chodzi, no. Właśnie straciłem dwa fajne zakręty, bo ona, nie wiem co postanowiła zrobić. Ech. Dobra. Driftuje się tym nieźle, naprawdę. Tylko, no nie w jakimś pociągu, bo... Do tego trzeba trochę prędkości czasami nabrać, a nie wtedy, kiedy ona chce. To było sick. Roads were awesome. Wish I had more time to hang, but I gotta fly. I'll catch up later. Be safe. Bye. Nara. Jak tam z czasem? Długo już gramy, to chyba wystarczy. Co tam mamy? Mamy Spike'a, mamy Manu i mamy Amy. Amy co tam ma? Sprint. Manu ma gdzieś tutaj jeszcze drift. Ale tym driftem zajmiemy się, o Jezu, gdzie on to jest? Tu na drugim końcu mapy. Tym driftem zajmiemy się, Jezu, 4000 tylko za to dajesz, Manu, serio? Tym driftem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Natomiast tak samo tym się... tu już jest trudny poziom. No nieźle. Także w tej kolejności się zajmiemy. Najpierw drift od Manu, potem nowy samochód i ta próba czasowa ze Spike'em. No i na koniec Amy i jej sprint. Tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.